Z inicjatywy redakcji publicystyki kulturalnej w Krakowie, w Andrzej Geber, oddziale Związku Literatów Polskich, odbyła się dyskusja, której tematem były istotne problemy nurtujące krakowskie środowiska twórcze. Na pytanie, na czym winna polegać demokratyzacja kultury, jakie mechanizmy należy wytworzyć, aby ta kultura mogła się rozwijać prawidłowo, starali się odpowiedzieć ludzie reprezentujący różne światopoglądy, odmienne stanowiska. W dyskusji udział wzięli krytyk literacki Stanisław Balbus, prezes krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich Jan Pieszczachowicz, pisarz i publicysta Marek Skwarnicki, naczelny redaktor Gazety Południowej Maciej Szumowski oraz naczelny redaktor Tygodnika Powszechnego Jerzy Turowicz. Kultura w Polsce rozwija się w sposób bezkonfliktowy. Mianowicie istnieją odmienne światopoglądy, różne postawy, które nigdy nie wchodzą ze sobą w bezpośredni kontakt, czy nawet konflikt. I w związku z tym kultura jest taka grzeczna. Nigdy nie powstaje wartość wynikła właśnie ze starcia różnych postaw. Czy sądzicie, czy można takiej sytuacji w jakiś sposób zaradzić? I czy można odmienić? Ja myślę, że to po prostu nie jest sprawa konfliktu, tylko sprawa kontaktu. To jest jak gdyby taka rozmowa w różnych pokojach tego samego budynku, pokojach, które nie mają łączności ze sobą po prostu. I wcale nie znaczy, że w każdym z tych pokoi jest grzecznie. Nie ma rozmowy po prostu, dialogu. I ja myślę, że to nie jest kwestia tego, że uczestnicy tego potencjalnego, niedoszłego do skutku dialogu nie chcą ze sobą rozmawiać, tylko po prostu skutecznie dosyć u nas w ciągu ostatnich kilkunastu lat, a może jeszcze dłużej niż kilkunastu lat, wyeliminowano możliwości dialogu, płaszczyznę dialogu. Jeżeli to przyrównałem do takiego budynku z różnymi pokojami, to jak gdyby wyeliminowano salę konferencyjną. Każdy mówi w swoim pokoju. To znaczy, ja bym to jeszcze uzupełnił. To znaczy, wydaje mi się, że dialog jest. Świadczy to choćby o tym ten stół i ta rozmowa. Mówię o redukcji. Tak, natomiast jest to nieujawnione w kulturze, w środkach masowego przekazu, prawda? W wydawnictwach, w trwaniu kultury. Ja myślę, że ta teza o tym bezkonfliktowym, jak gdyby, obiegu, co jest zjawiskiem